Podczas ostatniej sesji Rada Miejska dyskutowała na temat uchwały otwierającej pracę nad stworzeniem programu dofinansowania do leczenia niepłodności metodą in vitro. Oto obszerna relacja z tej części posiedzenia Rady. Niniejsza uchwała inicjująca opracowanie miejskiego programu wsparcia leczenia niepłodności skierowanego do małżeństw zamieszkujących miasto Suwałki jest wynikiem licznych apeli kierowanych do Rady, do radnych Rady Miejskiej w Suwałkach o podjęcie działań w tymże zakresie. W poprzednim tygodniu, gdy niniejszy projekt był opiniowany w poszczególnych komisjach, bardzo dużo na ten temat mówiliśmy na ten temat szczególnie dużo, wtedy też brał udział pan profesor Kurzawa, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii. Mówiliśmy, jak ten program jest potrzebny, bo problem istnieje, bo problem realnie dotyczy mieszkańców naszego miasta, bo o tym, że jest to choroba społeczna, powiedziała już na ten temat Światowa Organizacja Zdrowia. W Polsce, szanowni państwo, ten problem próbowano rozwiązać na szczeblu krajowym. I pragnę przypomnieć, że w latach 2013-2016 istniał instrument wsparcia par borykających się z tym problemem. Państwo dofinansowywało leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. W wyniku przeprowadzonych badań tego procesu, który miał miejsce w latach 2013-2016 oraz później jeszcze był kontynuowany, to było związane ze specyfiką procedury, w 2018 roku, gdy podsumowano, to okazuje się, że ponad 20 tysięcy osób, młodych Polek, Polaków pojawiło się na świecie. Proszę zwrócić uwagę, jak są to wymierne korzyści. Ten program już nie jest kontynuowany, dlatego wiele polskich samorządów, Częstochowa, Warszawa, Wrocław, ale i Chojnice, czyli większych i mniejszych samorządów, podjęło się tego, aby wyjść naprzeciw temu problemowi mieszkańców i nie tylko dlatego, bo analizują dane demograficzne, ale przede wszystkim dlatego, że dotyczy to ich mieszkańców i od mieszkańców te samorządy nie chcą się odwracać. Być może program budzi kontrowersje i my jako autorzy tego projektu godzimy się z tym, ale pragnę zwrócić uwagę, że mieszkańcy miasta Suwałk mają różne poglądy. My jako klub, który w nazwie ma Łączy Nas Suwałki, przy wsparciu naszych kolegów z Koalicji Obywatelskiej łączymy wszystkich mieszkańców, nie dzielimy ich, nie dyskryminujemy ze względu na poglądy. Dlatego też podjęliśmy to wyzwanie, nawiązuję o słowach do słów Kamila Lauryna, który dzisiaj mówi, że często podejmujemy niepopularne decyzje i to jest przykład być może niepopularnej decyzji. Podejmujemy to wyzwanie, żeby odpowiedzieć, żeby zawalczyć o marzenia naszych mieszkańców. A tymi marzeniami, szanowni państwo, jest posiadanie potomstwa, czyli to, co kojarzy się z najlepszymi emocjami, z tymi najbardziej pozytywnymi. Wspomniałem w swojej interpelacji, że słowa Janusza Korczaka, że gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. I my jako autorzy tej projektu, tej uchwały, która inicjuje program leczenia niepłodności metodą pozaustrojową, chcemy, żeby w Suwałkach tej radości było jak najwięcej. I radości wśród rodziców, i radości w szeroko pojętych rodzinach. Zachęcam państwa do tego bardzo, bardzo gorąco. Apeluję jednocześnie do tego, aby powstrzymać się od komentarzy, które już padły podczas komisji. Myślę, że to, co najlepsze możemy zrobić dla tego programu, to otoczyć go ciszą, tak żeby szybko został opracowany, żeby nie dzielić mieszkańców naszego miasta, tylko to, co jeszcze raz podkreśliłem,
żeby ich łączyć. Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Suwałkach na posiedzeniu w dniu 18 stycznia bieżącego roku dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania i realizacji programu polityki zdrowotnej KAJTEK, program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Suwałki w latach 2022-2024 wypracowała opinię pozytywną. Głosowanie za 5 radnych, przeciw 2 radnych, wstrzymujących się głosów nie było. Komisja Finansowo-Budżetowa Rady Miejskiej w Suwałkach na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2022 roku w dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania i realizacji programu polityki zdrowotnej KAJTEK, program dofinansowania do leczenia płodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Suwałków w latach 2022-2024, nie wypracowała opinii. Głosowanie za 3 radnych, sprzeciw 3 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Gościem na posiedzeniu Rady był między innymi profesor Rafał Kurzawa, ekspert z zakresu endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, który wygłosił krótki referat dotyczący niepłodności, jej skutków i metod rozwiązywania problemu. Radni usłyszeli od niego szereg informacji, a to najważniejsze z nich. To jest rzeczywiście problem, bo w Polsce jest nawet do 1,5 miliona par, które mają problem z posiadaniem dziecka. Metoda in vitro, proszę Państwa, jest stosowana w leczeniu płodności praktycznie od 1978 roku. Za to był Nobel w 2010 roku. W tej chwili wiemy, że urodziło się już dużo, ponad 10 milionów dzieci po leczeniu płodności tą metodą. Tak naprawdę w sensie globalnym dobrych statystyk jeszcze nie ma, więc jest to metoda w tej chwili uznana za skuteczną i bezpieczną. Polska jest krajem w tej chwili o najniższej dzietności w Europie. Średnia ilość dzieci na polską rodzinę przypadającą, która przypada na polską rodzinę, to jest w granicach 1,4 dziecka. Dla Państwa informacji, we Francji to jest w granicach 2, a krajem, który bardzo dobrze się w temacie bezdzietności zaczął ostatnio radzić, to jest na przykład Szwecja. Paradoksalnie kraje tradycyjnie katolickie niestety tę dzietność w Europie mają najniższą. My szacujemy, że ta metoda powinna być w Polsce stosowana u około 30 tysięcy par rocznie. Jaki jest przebieg? No, leczenie to nie jest nigdy takie, że my proponujemy in vitro od początku. Proszę o tym pamiętać. To jest tak, że próbujemy znaleźć tę przyczynę, którą można leczyć metodami bardziej zachowawczymi. Stosujemy te metody i w przypadku niepowodzenia tych metod wykonujemy procedurę zapłodnienia pozaustrojowego. W tej chwili w Polsce jest około 35 klinik leczących niepłodność metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Czemu ja powiedziałam około? Dlatego, że te kliniki powstają i rocznie średnio powstaje około 2-3 nowych ośrodków leczenia niepłodności metodą in vitro. W tej chwili co 70 przynajmniej, moim zdaniem w granicach co 60 poród, który ma miejsce, to jest poród dziecka, które się urodziło dzięki metodzie zapłodnienia pozaustrojowego. Tym niemniej zwracam uwagę, że jest to ciągle niewielka ilość dzieci, które się rodzą po tej metodzie w Polsce. Uwaga, w tradycyjnie katolickiej Hiszpanii praktycznie co 12 dziecko, które się rodzi, to jest dziecko po zapłodnieniu pozaustrojowym, a metoda ta w Hiszpanii jest finansowana ze środków centralnych. Jakie jest bezpieczeństwo? Bardzo niski odsetek powikłań, dokładnie taki, jaki powinien być. Takie najczęstsze powikłanie, które się nazywa zespół hiperstymulacji jajników, występuje w znikomym odsetku. To pokazuje, że jakość leczenia niepłodności w Polsce jest bardzo wysoka. Jakie są trendy? Trendy są takie, że leczymy w taki sposób, że nie rodzą się dzieci z ciąż wielopłodowych, bo proszę pamiętać, że tradycyjnie ciąża wielopłodowa, czyli ciąża bliźniacza, ciąża trojacza, to były te ciąże, które powodowały największe problemy perinatologicznych i były odpowiedzialne za powikłania występujące u dzieci po porodzie. W tej chwili tak nie jest. Najwięcej dzieci z ciąż wielopłodowych niestety rodzi się w Polsce po interwencjach, które nie są związane z metodą zapłodnienia pozaustrojowego, a są związane z leczeniem zachowawczym. Krótko mówiąc, w wyniku podawania tabletek, które powodują stymulację jajeczkowania u kobiet, a te stymulacje jajeczkowania nie są monitorowane. Ciekawą rzeczą jest to, i to możecie mi wierzyć, bo byłem ekspertem nie tylko w Suwałkach, ale również w innych miastach, bardzo ciekawą rzeczą dla mnie było to, że również w tradycyjnie konserwatywnych miastach, o dość konserwatywnych zarządach, te
procedury były głosowane pozytywnie. Globalna kwota dofinansowania 91 milionów złotych, dofinansowanie pierwszego cyklu in vitro, przeliczenie na jeden cykl około 5 tysięcy złotych, maksymalnie 10, czyli maksymalnie 2 cykle. Są też samorządy, gdzie finansują 3 cykle. Kryteria kwalifikacji, chodzi o to, żeby kobieta miała szansę na wejście w ciążę, czyli nie są kwalifikowane kobiety, które mają niskie, prospektywne, stwierdzone prawdopodobieństwo zajścia w ciąży w wyniku zastosowania tej procedury. Jakie są wyniki? 31,2 na tym etapie, to jest odsetek ciąż klinicznych, przynajmniej 2,5 tysiąca porodów. Natomiast prawda jest taka, że te zarodki, które są generowane, one są bardzo często mrożone i po rozmrożeniu zarodka kobieta dalej ma szansę na zajście w ciążę i te dzieci się nadal rodzą. Szczecin. W Szczecinie było wykonanych 230 procedur zapłodnienia pozaustrojowego, 108 ciąż klinicznych, urodziło się 66 dzieci w chwili obecnej. Pozostałe ciąże trwają, kobiety jeszcze nie urodziły, to są te 23 kolejne pary, które czekają na poród. I jest około 100 par, które mają zamrożone zarodki, w banku są przechowywane te zarodki, w banku komórek i tkanek, te zarodki będą implantowane tym kobietom i z prawdopodobieństwem takim samym jak w cyklu świeżym, bo chcę to podkreślić, takim samym jak w cyklu świeżym, jeśli nawet nie lepszym, będą miały tę szansę na to, by po raz kolejny zostać rodzicami. Po wystąpieniu eksperta głos zabrali radni. Ja właściwie nie będę tutaj wyciągał jakichś argumentów. Tyle już zostało powiedziane na różnych spotkaniach, na komisjach, na dyskusjach, na sesji, pomiędzy sesjami. Tutaj jest sprawą oczywistą, że sesja na pewno nie jest miejscem do rewidowania pewnych norm etycznych, pewnych wartości, które wyznajemy. Wrażliwość każdego z nas w tym zakresie jest różna. Jedni kładą nacisk na jedne aspekty, inni na drugie. Jest na pewno kluczowe to, że wiele osób kieruje się przekonaniami. Dla innych osób te przekonania akurat mają może mniejszą wartość, więc tu nie będziemy rozstrzygać, kto ma rację, czy takie wartości są słuszne, czy te inne są niesłuszne. Każdy ma swoje zapewne racje i argumenty. Jeżeli chodzi o ten projekt, wielokrotnie zwracaliśmy się, że może bardziej podejść do tego tematu kompleksowo, bardziej uniwersalnie. Ta nazwa uchwały, czyli uchwała leczenia niepłodności metodą zapłodnienia poza ustrojową in vitro, w jakiś sposób ogranicza dalsze możliwości rozszerzenia chociażby tego programu o inne aspekty niepłodności, o pomoc tym kobietom, które może niekoniecznie, tym parom, które może niekoniecznie w metodzie in vitro dostrzegają szans, ale tym parom, które mają być może inne problemy, na które samorząd mógłby odpowiedzieć. Niestety jest tak, że nazwa tej uchwały jest leczenie niepłodności metodą pozaustrojową in vitro i o tej tylko uchwale rozmawiamy. Oczywiście jest to uchwała intencyjna, ona zakłada dalsze procedowanie, opracowywanie tego programu, doprecyzowanie zasad, także cały ten program na pewno jeszcze będzie tutaj opracowywany w tej uchwale już może zasadniczej. Dzisiaj mamy tylko uzasadnienie do uchwały, z którego możemy wnioskować między innymi, czego ona będzie dotyczyła. Także na tym etapie mówimy o uchwale intencyjnej, która dopiero wprowadza samorząd do prac nad już konstrukcją tego wszystkiego. Ja wielokrotnie wypowiadałem się na temat mego stosunku do tej metody. Na pewno jest to znane. Rozczaruję tych wszystkich, którzy będą spodziewali się, że nie wiem, będę tu unosił się jakimiś może emocjami, czy zacznę autora tego projektu dusić różańcem, czy polewać wodą święconą. Do niczego takiego oczywiście nie dojdzie. Powiem tylko tak, że ci, którzy będą tą uchwałę popierali, no właściwie tak jak pan radny powiedział, no to jest to
jakaś forma waszej odwagi i bierzecie to na siebie, więc tutaj tak to podsumowujmy, bierzecie to na siebie. Nasz klub jako klub, który sprzeciwia się akurat tej metody, nie dlatego, że sprzeciwia się szczęściu przyszłych rodziców, tylko z przyczyn oczywiście etycznych, które dla nas są w tym zakresie akurat no, istotne i pewne, że tak powiem, granice, pewne linie są dla nas nie do przekroczenia i z tego też względu jako przewodniczący klubu mówię, że my nie poprzemy tego projektu. Oczywiście nie ma dyscypliny, nie ma tak, że każdy ma zagłosować według jakiejś dyscypliny. Tutaj każdy będzie głosował czy z naszego klubu, czy też z innych klubów, ugrupowań zgodnie z zasadami własnego sumienia i to zapewne będzie miało odzwierciedlenie w wyniku głosowania. Jak widać tutaj w opiniach z poszczególnych komisji, nie ma na to stuprocentowej zgody, więc to już zostało w jakiś sposób odzwierciedlone w tych opiniach. No i cóż, no, przejdźmy do głosowania. Ja więcej w tej sprawie nie mam nic do dodania. Tyle trwało to, tyle głosów już zostało wygenerowanych, poglądów, a nie jest na pewno tutaj sesja Rady Miejskiej do rewidowania zasad etycznych, do zmian w tym zakresie, bo Rada Miasta nie jest w tym akurat kompetentna i te spory mogą prowadzić do daleko idących jakichś, nie wiem, dyskusji, które nie powinny mieć chyba miejsca, ponieważ są i tak bezproduktywne. Każdy wie swoje, macie większość, więc... Ochrona zdrowia jest zadaniem państwa. Samorządy nie są dysponentem składek na ubezpieczenie zdrowotne. Z danych, które otrzymaliśmy na spotkanie zespołu do spraw zdrowia naszych mieszkańców, wynika, jakie mamy naglące potrzeby w zakresie ochrony zdrowia, na co najczęściej chorują suwalczanie i na co umierają. I są to przede wszystkim choroby układu krążenia, nowotwory, choroby układu oddechowego, zwłaszcza w ostatnim czasie. Co robimy w tym zakresie? Jakie konkretne działania podejmujemy? Jakie środki na to przeznaczamy? Jest tyle spraw ważnych dla miasta i jego mieszkańców. Nie chcemy tutaj dzisiaj wchodzić w spór światopoglądowy. Są przeciwnicy in vitro, są też zwolennicy. Uważamy, że to zadaniem państwa jest zapewnienie niezbędnego wsparcia, bo jest to rola wsparcia. Natomiast my na nasze podwórko nie przenosimy sporów sejmowych. Dlatego też nie będę tu i teraz podawać argumentów ani medycznych, ani etyczno-moralnych, bo nie jest to ani miejsce, ani pora na takie dyskusje, na ten wrażliwy temat. Jako mieszkańcy Suwałk zagłosujemy zgodnie ze swoim sumieniem w sprawie przystąpienia do opracowania programu KAJTEK, programu, którego głównym celem jest dofinansowanie metody pozaustrojowego zapłodnienia w sytuacji zdiagnozowanej niepłodności u par mieszkańców Suwałk. Jednak na zakończenie, tak ku refleksji może, chciałabym zacytować słowa arcybiskupa Fultona Sheena. Cytuję. Zasady moralne nie zależą od zdania większości. Błąd jest zawsze błędem, jeśli wszyscy są w błędzie. Prawda jest prawdą, nawet jeśli nikt jej nie uznaje. Koniec cytatu. Na Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa przy punkcie nad daną uchwałą rozległa się burzliwa dyskusja, ale dobrze, że ta dyskusja była, bo zobaczyliśmy tak naprawdę, że jest to problem. I tak jak powiedziała radna Anna Gawlińska, czy też radny Jacek Juszkiewicz, że wiele rzeczy nas poróżni. I różni. Że mamy różne zdania. I o to chodzi. O to chodzi. Musimy zawsze dojść do kompromisu. Państwo radni wyraźnie powiedzieli, że no nie będą za poparciem danej uchwały.
I nikt tutaj nie krzyczy. I nikt nie chce krzyczeć. My, jako radni, mamy też swoje zdanie. My jesteśmy głosem naszych mieszkańców. Wsłuchujemy się w głos mieszkańców i tym głosem jesteśmy. Chcemy, ci co są na tak, chcemy po prostu pomóc naszym mieszkańcom. Od tego jesteśmy. Od tego, żeby naszym mieszkańcom żyło się godnie, żyło się radośnie, bezpiecznie. A kiedy będziemy żyli radośnie? Jak będziemy mieli potomstwo? Bo jeżeli do tego nie dojdzie, to przecież zaczynają się rozwody. No a przecież Kościół wyraźnie mówi, że żeby się nie rozwodzić. Że to jest ostatnia rzecz, jaka jest zrobiona. Więc ja, jako radny, który nie był w tym kierunku przekonany, ale po rozmowach z wnioskodawcą, po wielogodzinnych rozmowach z wnioskodawcą, z żoną i co najważniejsze, spotkanie z rodziną, która ma taki problem, to najbardziej mnie przekonało. Jak oni bardzo się kochają i jak bardzo potrzebują wsparcia i pomocy, bo nie stać ich. Nie stać ich na taką metodę. A bardzo potrzebują tego potomstwa, żeby jeszcze bardziej zawięzić swoją rodzinę. Bo jeżeli nie pomożemy i nie uda jej się potomstwa, to co dalej będzie? Dlatego ja, jako ja, zostałem przekonany i jestem jak najbardziej na tak. Niepłodność jest nieszczęściem coraz większej liczby ludzi. Kajtek jest programem, który daje szansę rodzinom, które pragną mieć dziecko. Miasto Suwałki starzeje się, programy rządowe nie działają. Chcemy, żeby w Suwałkach rodziło się więcej dzieci, więc pomóżmy. Jestem za tym, żeby wspierać. Przemawiają za tym kwestie naukowe, co też przedstawił pan profesor Rafał Kurzawa. Szanuję naszą dyskusję, w każdym obszarze warto i trzeba rozmawiać, ale przypomnę też, że kluby i radni posiadają inicjatywę uchwałodawczą i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby z tego skorzystać. 13 radnych tak uczyniło. Proszę państwa, to jest alternatywa, ale innej nie mamy, więc czy nie powinniśmy jej wesprzeć? Ja zacznę od tego, za co czuję się odpowiedzialny jako radny, pracując w Radzie Miejskiej. Czuję się odpowiedzialny za to, żeby pogodne Suwałki w 2050 roku były co najmniej równie pogodne i żeby moje dzieci nadal chciały w Suwałkach mieszkać. I kiedy słuchałem profesora Śleszyńskiego jesienią, specjalista od demografii z Polskiej Akademii Nauk, on taką nam wizję roztoczył, że w 2050 roku Suwałki będą miały jakieś 20 tysięcy mieszkańców mniej. Czyli nie będziemy nigdy 70-tysięcznym miastem. Będziemy za tych 30 lat 50-tysięcznym miastem. I to jest ubytek, który dotknie wszystkich miast w Polsce w różnym stopniu. Łomża straci połowę mieszkańców. I jak sobie to wyobrazimy, to zaczyna się robić przerażająco. Cała Europa Środkowo-Wschodnia jest najbardziej starzejącym się regionem na świecie obok Japonii. I krajem, który sobie, no bo co robić, tak? To jest globalny trend. Który z tych krajów Europy Wschodniej sobie radzi najlepiej? Tutaj powołam się na wskaźniki, które pan doktor tutaj przedstawiał. Dzietność kobiet, o którą walczy też rząd programem 500+. Ta dzietność może nam tak bardzo nie spadła, ale jest niska. Ten 1,49 bodajże wskaźnik. Urodzeń na kobietę w wieku reprodukcyjnym, tak to się chyba fachowo mówi. Najwyższy w naszym regionie mają, proszę państwa, Czechy. I można się nie zgadzać z liberalnym programem tak tamtejszego rządu, ale on jest skuteczny. To znaczy powszechny dostęp do metody in vitro spowodował, że kobiety czują się tam bezpiecznie i chcą mieć dzieci. Wiedzą, że otrzymają wsparcie
od rządu w tym zakresie. I myślę, że my jako samorząd, jeśli nie ma innych środków, jeśli NFZ nie finansuje, powinniśmy takie środowisko w Suwałkach tworzyć, że wspieramy młodych ludzi we wszystkim, z każdą bolączką, z którą się u nas pojawią, otrzymają od nas wsparcie. I oczywiście, że marzy mi się taki, tak jak potrafimy się z czystym powietrzem dogadać, robiąc rządowo-samorządowe mariaże, tak samo wyobrażam sobie, że program KAJTEK będzie rozwijał się w stronę poradni płodności, którą być może współfinansowany z NFZ-em mógłby taki ośrodek funkcjonować w Suwałkach i obejmować i diagnostykę poszerzoną i dla tych, którzy zdecydują się na tę drogę, pozaustrojowe zapłodnienie in vitro. I z tego miejsca chciałem bardzo podziękować, bo tak, to zgodzę się z radnym Juszkiewiczem, że głosując dzisiaj każdy coś weźmie na siebie, więc ja biorę to na siebie. I dziękuję tym rodzicom, którzy wzięli na siebie całą ścieżkę, drogę in vitro i dzisiaj wychowują dzieci w Suwałkach właśnie poczęte tą metodą. Bardzo wam dziękuję, bo wiem, że to było olbrzymie wyzwanie. Samorząd nie ma obowiązku popierać i wspierać takich programów. Tak jak poprzednicy moi powiedzieli, jest to w obowiązkach naszego państwa. Mogę się powtórzyć, ale swoje zdanie chciałbym jeszcze tutaj wyrazić. Przypomnieć, że podobny program, tak jak tutaj wspominali poprzednicy, pan profesor, pan Kamil Klimek 2013-16 pod nazwą Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego i czemu, dzięki czemu na świat przyszło, tak jak powiedział Kamil, ponad 20 tysięcy dzieci i ten program istniał. Między w latach 2016-2020, który finansował, został zastąpiony kompleksowym programem ochrony zdrowia i ten program przede wszystkim skupiał się na diagnostyce niepłodności, nie zaś samo na samym leczeniu, czyli co zrobiono? Ustalono przyczynę problemu, a następnie mówiono rodzice, radźcie sobie sami już na swój koszt. Od roku 2021 do 2025 w nowym programie leczenia niepłodności ten program zniknął z Narodowego Programu Zdrowia. Tak, rząd pomaga teraz w leczeniu niepłodności. Można powiedzieć, że obecnie nie posiadamy krajowego programu. Co to oznacza? To, że rząd zrezygnował z tego rodzaju kampanii społecznej, finansowanych oczywiście z budżetu państwa, czyli temat i płodności, badań profilaktycznych, o których też i samej profilaktyce, profilaktyki, o której też była mowa bodajże na konferencji i mieszkańcy mieli bodajże też i koledzy radni na ten temat, wyszło takie pytanie o profilaktykę, tak, czyli na tą profilaktykę, jak powiedziałem, edukację, tematy przestaną te być poruszane w kampaniach społecznych, bo nie będą prezentowane w mediach masowego przekazu. Płodność stała się tematem tabu i jest tematem nieporuszanym. Jakby ktoś tam chciał ewentualnie w książce pana profesora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, pana Andrzeja Muszali, Bioetyka w dialogu, fajnie to opisane, opisuje obszernie i analizuje życie człowieka, które jest ważniejsze niż nawet racjonalne obawy etyczne dotyczące działań związanych właśnie z in vitro. Tu pan profesor też powiedział o opozycji też Kościoła katolickiego, chyba jest na tyle ta pozycja silna, że ma faktyczne przełożenie na nasze w sumie tutaj nastroje społeczne, które też widzimy po części na naszej tutaj sesji, naszych obradach i oczywiście decyzje polityczne. Wątpliwości mieszkańców, o których też wspomniałem, były przedstawione podczas konferencji, mają swoje odpowiednie odpowiedzi właśnie w tych decyzjach politycznych, które odbiły się szerokim echem w mediach, oczywiście pozarządowymi, o etyce. I tutaj chodzi o te pieniądze, które też zostały poruszone
przez pana profesora, tak? Bodajże, jak dobrze pamiętam, 224 miliony złotych, 22 tysiące dzieci. Taki mniej więcej koszt wychodzi, jeśli chodzi o urodzenia i ilość tych dzieci, a to wszystko można by było pokryć z funduszy państwowych, gdyby oczywiście nie decyzje polityczne. Tu mógłbym wymieniać i wchodzić na tą wyższą politykę, mówić o sytuacjach, które na co dzień widzimy, o pieniądzach, które zostały, że tak powiem, przejedzone, 224 miliardy, które faktycznie można by było poświęcić chociażby nie tylko na służbę zdrowia, oświatę i wiele, wiele innych. Ja chciałbym przypomnieć, że my stanowimy prawo i zostaliśmy wybrani przez wszystkich suwalczan, i tych wierzących, i niewierzących, i tych, co mają różne wartości etyczne. Myślę, że w dniu dzisiejszym uchwalimy jedno z najpiękniejszych projektów uchwał, tak? Które nam pozwoli rodzinom na pomoc w powstaniu nowego życia. A co jest najpiękniejsze? Urodzenie dziecka. Mam nadzieję, że za 20, za 30 lat, może wśród nas tu zasiądzie osoba, która będzie miała takie wsparcie, tak? I urodzi się dzięki temu programowi. Dlatego bardzo dobry program, Koalicja Obywatelska jest za tym programem. Mamy wybór, tak? I ludzie mają wybór, korzystać albo nie korzystać z tego programu. Ale pozwólmy, żeby to mieli taki wybór. Chciałem to podkreślić, że rzeczywiście, szanowni państwo, my nikogo nie zmuszamy. My pozostawiamy wybór. Jesteśmy organem stanowiącym miasta, które w historii zawsze było wielokulturowe. Tutaj było miejsce dla każdego, dla różnych wartości, dla różnych religii i pozwólmy, żeby ta historia miała również swoją kontynuację w XXI wieku w ramach tego projektu. Także Jacku, bardzo dziękuję. Oczywiście to, co pan profesor Rafał Kurzawa powiedział, to, co mówił Adam Ołowniuk i wiele, wiele innych osób, Ania Ruszewska. Mamy nadzieję, że doczekamy takiego czasu, kiedy w końcu państwo polskie weźmie ponownie na swoje barki problem niepłodności i powróci do tego jakże skutecznego programu, który funkcjonował, przypomnę raz jeszcze, w latach 2013-2016. Nie jest natomiast prawdą, że samorząd nie ma takiej możliwości, aby finansować tego typu działania, bo tak jak czytamy w uzasadnieniu do tejże uchwały, zgodnie z artykułem 7 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy. Szanowni państwo, to czynimy. Oczywiście każdy rozstrzygnie, to jeszcze raz nawiążę do słów Jacka, każdy rozstrzygnie to w swoim sumieniu i będzie za nie odpowiedzialny. My dziś bierzemy odpowiedzialność za ten projekt, który jesteśmy chyba na pewno przekonani co do tego, że przyniesie oczekiwany efekt. A już tak na koniec całkiem Jacek Juszkiewicz nie będzie mnie straszył różańcem i święconą wodą. Oczywiście ja ten różaniec ścisnę, pomodlę się za pary, które z tym problemem się borykają. A mam nadzieję, że ta woda święcona zostanie użyta podczas chrztu. Do chwili zamknięcia dzisiejszego wydania nie opublikowano informacji o przebiegu głosowania w tej sprawie. Dlatego zdecydowaliśmy się na przekazanie go na naszej antenie. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Uprzejmie proszę państwa radnych o udział w tym głosowaniu. Wyczytuję w kolejności alfabetycznej. Pan radny Bogdan Beździecki. Jestem przeciw. Jest przeciw. Pan radny Sylwester Cimochowski. Jestem za. Jest za. Pan radny Tadeusz Czerwiecki. Jest przeciw. Pan radny Zbigniew Roman Demezer. Jest za. Pani radna Anna Maria Gawlińska. Jestem przeciw. Jest przeciw. Pani radna Krystyna Gwiazdowska. Jestem za. Jest za. Pan radny Jacek Juszkiewicz. Jest przeciw. Pani radna Mariola Brygida Karpińska.
Jestem przeciw. Jest przeciw. Pan radny Kamil Klimek? Jest za. Pan radny Karol Korneluk? Jestem za. Jest za. Pan radny Jarosław Józef Kowalewski? Przeciw. Jest przeciw. Pan radny Stanisław Kulikowski? Jestem za. Jest za. Dziękuję. Pan radny Kamil Lauryn? Jestem za. Jest za. Pan radny Jacek Niedźwiecki? Jestem za. Jest za. Pan radny Adam Ołowniuk? Jestem za. Jest za. Pan radny Wojciech Pająk? Jest za, dziękuję. Zdzisław Przełomiec, jestem za. Pan radny Jacek Roszkowski? Jestem przeciw. Jest przeciw. Pani radna Anna Ruszewska? Jestem za. Jest za. Pan radny Jarosław Schabieński? Jestem przeciw. Jest przeciw. Pan radny Andrzej Turowski? Jestem przeciw. Jest przeciw. Pan radny Łukasz Wojno? Wstrzymuje się od głosu. Pan radny Marek Lech Zborowski-Wejchman? Jest za. Za chwilę podam wynik głosowania. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania i realizacji programu polityki zdrowotnej KAJTEK, program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Suwałki na lata 2022-2024. Większością głosów za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, swój sprzeciw wyraziło 9 osób, jedna osoba wstrzymała się od głosu.